Cześć kochani, witam Was we vlogmasie dniu 9. Ja się właśnie zbieram do pracy, przed chwilą się pomalowałam, ale nałożyłam tylko tusz do rzęs i kredkę do brwi i chyba pora otworzyć moje kalendarze. Tutaj mamy dziewiątkę, więc ją teraz otworzymy. I jest pomadka. Widzę, że to taka chyba będzie fajna funkcja. Zaraz ją wyjmę i zobaczymy. I oto ona. Jak widzicie, to jest bardzo, bardzo piękny kolor. Ja podobny mam już w swojej kolekcji. Skopo tą swoją funkcję, ale zaraz zobaczymy, jak ona wygląda na dłoni. Nie mogłam się powstrzymać i musiałam się pomalować tą pomadką. I powiem Wam, że jestem zachwycona. Bardzo mi się podoba efekt. Jest naprawdę super. Myślę, że to będzie jeden z moich ulubieńców. I pora na czekoladkę. Będzie Kinder Country. Ja właśnie zrobiłam sobie obiadek, także jem i uciekam do pracy. Widzimy się później. Cześć kochani, jest godzina 17:45, a ja nie jestem już w pracy. Puścili mnie cię wcześniej i powiem Wam, że przed pójściem do pracy byłam jeszcze na małych zakupach, małych, dużych tak naprawdę, bo kupiłam całą siatę prezentów dla Moniki i jeszcze teraz jadę do Pepco i do Carrefoura kupić ostatnie tam drobne rzeczy. I chciałam Wam to wszystko pokazać, ale niestety Monika ogląda moje filmiki, także nie mogę tego zrobić. I teraz jestem w samochodzie i czekam aktualnie na Daniela i jego kolegę i odezwę się do Was w domu. I zobaczcie, co jest w Biedronce. Huby buby te, takie długie. Nie wiem, ja to pamiętam z dzieciństwa i są te różne kolory, także nie mogłam się powstrzymać i sobie wzięłam. Wróciłam do domu, rozpakowałam wszystkie rzeczy, już miałam tak ciężką torbę, że myślałam, że nie dojdę. I teraz będę te wszystkie rzeczy, które kupiłam dla Moni, zawijała w coś, żeby to się nie uszkodziło podczas lotu, podróży. I będę musiała sobie zrobić jeść. I coś jeszcze miałam Wam powiedzieć. A, kupiłam pod choinkę. Znaczy w to zapakuję rzeczy, prezenty dla mojego taty, czy tam do mojej mamy. Zobaczcie, taki fajny worek świąteczny był w Pepco. Naprawdę super. Także nie mogłam się również powstrzymać i musiałam go wziąć. I sobie również wzięłam takie chusteczki z B-Beauty do makijażu. Ja właśnie skończyłam to wszystko pakować, opakowywać, żeby nic się nie zgniotło i powiem Wam, że nie wiem, jak ja to zmieszczę. I Monika, jeśli to oglądasz, wyłącz to na chwilę, bo muszę coś pokazać moim widzom. Mniej więcej wygląda to tak. Nie mogę tego opakowania zdjąć, bo Monika podejrzy, co tam jest. I jak widzicie, zapakowałam kilka rzeczy w taki sam, w sumie nie taki sam, bo ma inny wzór ten worek. Tutaj jest prezent dla Malwiny, taki drobiazg. Tutaj jest kolejna część paczki i pod spodem właśnie tutaj jest jeszcze coś. Także jutro lecę na pocztę po kopertę i będę to wysyłała, tylko nie wiem, jak ja to zmieszczę. Ja właśnie zajadam sobie pierniczki i tak sobie myślę, że to moje vlogi zaczynają być coraz bardziej nudne. Ale niestety, cały czas teraz pracuję i to tak na taką godzinę 13 rano, jak wstanę, Daniel śpi, później wychodzę do pracy, wracam, jest już ciemno i nie wiem, znudzą Wam się, tak też myślę. Ja właśnie sobie zrobiłam kolację, parówki i kanapkę i chcę pooglądać telewizję, ale nie wiem, gdzie jest drugi pilot, także idę go szukać. Mam już makijaż, teraz idę pod prysznic i kładę się spać. Jeszcze w sumie muszę zmontować tego vloga. Powiem Wam, że ja ostatnio tak nie dosypiam. Przez to, że wieczorem montuję vlogi, zajmuje mi to naprawdę kupę czasu. Później je wstawiam. Z samego rana nastawiam budzik, żeby jeszcze coś tam do Was powiedzieć.
przed pracą i tak. Także stwierdziłam, że dzisiaj troszeczkę szybciej kończę tego vloga, żeby mieć troszeczkę więcej czasu na wyspanie się. Także żegnam się z Wami, pa pa!